No, chciałbym zaprezentować, że tak powiem, moje perełki. Dorobiłem do tego mego wzmacniacza preamp. Jest to preamp słuchawkowy OTL. Jeszcze dolnej pokrywy specjalnie nie zakręcałem, żeby wam pokazać, jak to wygląda w środku. No i wyjście na słuchawki. Z tyłu jeszcze jest wyjście na wzmacniacz. Wszystko jest w tej chwili podłączone, jest głośność na czwóreczkę tylko ustawiona. Tutaj końcówka jest na wzmacniacz jest na maksa. I teraz tak, możemy sobie nawet go delikatnie przesterować tym preampem, ale zdjąć na moc ze wzmacniacza tutaj na tym i wtedy mamy jeszcze więcej tych harmonicznych, które tak fajnie wzbogacają ten dźwięk, czyli on jest taki. Może nie no, więcej przynosi basu, więcej sopranu, a mniej przynosi po prostu środka, jeśli przesterujemy pierwszy stopień przedwzmacniacza, nie? No i co? Tak to wygląda. Z tyłu jest włącznik. On jest teraz włączony do góry. Tutaj jest taki bezpiecznik, który ma możliwość przełączania 220-240 V. W tej chwili jest ustawiony na 240 V, 220. Jak przestawiałem to na 220, już jeszcze jest 130 i 117 V. Jak przestawiałem to na 220, on ma jeszcze mocniejsze wzmocnienie. Na słuchawkach to fajnie to brzmi, ale na. Po prostu lepiej nie szaleć. U nas w gniazdku mamy teraz 240 V, także nie ma co szaleć. Podnosi się napięcia anodowe dosłownie ze 190 V na 206 V, jeśli przełączymy sobie z tyłu ten przełącznik, ten bezpiecznik przełożymy sobie w inną dziurkę. No i tak to. Tak mi wyszła ten preamp, ta perełka. Tutaj jest wzmacniacz. No w tej chwili tutaj mam podłączoną jedną kolumnę, to tą silowską. Niestety na razie tamte głośniki mam już zawiezione do domu. Pauzę puszczę. Na czwóreczce, a już fajnie to gra. Już jest efekt, nie? Przede wszystkim zero przedźwięków, zero szumów. Dwa kanały niezależnie sterowanie. Trochę przyciszę. Przyciszę, bo jest za głośno i na dwójeczce w zupełności wystarczy i już jest piękna sprawa. No i co? Preampik wyszedł tak jak wyszedł. No. Tu jeszcze lakier dojdzie i dolna osłona dojdzie. Wyszedł świetnie. Dobra, możemy zrobić głośniej. Drugi kanał nie jest podłączony, w tej chwili kolumna, nie? Przede wszystkim mam drugie komplety lamp do tego, także w tej chwili gramy na czeskich lampach. No i fajnie to wszystko, no, wyszło, że tak powiem. A teraz tak, ten efekt takiego. Czekajcie, bo jest głośno dosyć. Efekt takiego. Przesterowania, nie? Czyli tu na maksa i zaczyna. O, ale zdejmiemy sobie z sumy i teraz możemy sobie nawet jeszcze bardziej przesterować ten pierwszy stopień. To jest na triodach zrobione. I teraz mamy taki, tak jakbyśmy włączyli sobie kontur w normalnym sprzęcie, nie? Tak jeszcze to inaczej gra. Ale jest moc. Dobra, coś innego. Przede wszystkim mało, nie ma szumu, nie ma burku, nie ma. Jest dobrze.
Może jeszcze byś mi podłączył słuchawki i pokazał, ale to ja pokażę, gdzie mam te słuchawki. Te słuchawki nie są zbytnio dobrej jakości, ale gdzieś muszę przejściówkę znaleźć na dużego dżęka. Trochę przyciszmy to, bo to jest tak, że dosyć głośno to gra. Jak na swoje parametry, to w zupełności. Do wieczornego posłuchania fajnie, bo idealnie prądy są dobrane. Jest wszystko git, także wytrzymałość lamp powinno troszeczkę to, że tak powiem, swoje 1000 godzin powinno przegrać albo i więcej, nie? Czekajcie, no szukam przejściówki na... Taki burdel mi się zrobił przez te wzmacniacze w tym warsztacie, że... O, tutaj jest komplecik lamp jeszcze wyłapasowy do tego. A tutaj jeszcze gdzieś są komplet dwie lampki, o, do tego. Zapaśne. No i chciałem podłączyć słuchawki, no bo pięknie, piękna jakość jest na słuchawkach. Tylko nie mam przejściówki na dużego jacka, no gdzieś wsadziłem. Dobra, zademonstruję to kiedy indziej. Bym przyłożył słuchawkę do mikrofonu kamery i byście... Ale to mogłoby przesterować. Fajnie to chodzi. I przede wszystkim sygnał z laptopa też tylko na pół gwizdka jest zrobiony. Jeszcze może coś sobie znajdę z jakimś takim większym basem. Dobra, co ja chciałem? Ta, tej przejściówki poszukać. No, muszę ją znaleźć. Mówię, tak jak zrobimy wzmacniacz na maksa, to wystarczy dwójka, trójka, już jest, już można sobie słuchać muzyki. Dobra, to taki krótki filmik. Tak wyszło, oczywiście wszystko stoi na szpilkach, nie? O, i tutaj jeszcze pokrywa dojdzie. Taka sama jak w tym. O, i przede wszystkim nadruki, gdzieś tutaj na górze zrobię nadruki. O Jezu, co to za muzyka? Się zlitujcie. Nad uszami. Dobra. Pozdrawiam, do następnego filmu. Bardzo króciutki filmik. Udało mi się nagrać, niecałe 10 minut. Więc... Pozdrawiam. I jeszcze może taki jeden kawałeczek. Wiecie co, powiem przy tym wzmacniaczu jeszcze zauważyłem, że
przy ściszeniu muzyki z komputera obcina górne i dolne, górne pasmo, czyli przetwornik w komputerze nie przerabia tego, co może przerobić ten wzmacniacz. Do zobaczenia w następnym odcinku.